nie wiem, co powiedzieć, bo to, na tą chwilę nie mam chyba nic, ani jedno piękne słowo, co by sam powiedział. Bo stracimy taki to mecz, naprawdę 2-0 prowadzić w domu, nie wiem, czy potrzebujemy 5-0 prowadzić, żebyśmy z domu zdobyli zwycięstwo, nie wiem. Nie trzeba, nie wiem, czy ten karny był, nie był, to jest decyzja sędziów, to już teraz nie wrócimy spięć, ale zostało 2-0 si. Musimy taki wynik doma postrażyć, a kiedy oczywiście super, naprawdę trzeba uznać jakość, bo z piłką grali bardzo dobrze, ale mi się wydaje, że i nasz zespół, myślę, że podał dobry wykon dzisiaj na boisku, ale z wyniku nie jesteśmy zadowoleni. Tak, cieszę się za te bramki, po długim czasie wchodzimy na boisko, no, tam do końcu już troszeczkę brakowało jakby sił, ale no, dwie bramki cieszą, ale wynik nie. Nie, myślę, że oni zaczęli już bardzo dużo ryzykować do przodu, bo już nie mieli co stracić, zostało 2-0. I naprawdę chcieliśmy, można, że troszeczkę więcej sme cofli do tyłu, bo chcieliśmy ten wynik utrzymać na 2-0, żebyśmy złapali serią 6 punktów, żebyśmy potwierdzili to zwycięstwo z Korony. To mi się wydaje, że troszeczkę sme cofli, ale mieliśmy swoje szanse. Myślę si, że mogliśmy dać na 3-0 w drugiej połowie, tak sami wydaje, że i w pierwszej połowie, czy już moje doszrodkowanie, Kamila Dankowskiego doszrodkowanie, Rożny, że dzisiaj było naprawdę dużo szansy na bramkę. Tak, myślę si, że dzisiaj, ale dużo chłopaków nie będzie mógł spać. Będą sobie w głowie przemietać te sytuacje, ale trzeba te nasze postępy o wykonności pokazać na Łęcznej i donieść 3 punkty z wyjazdu.